No dziś mamy spotkanie rowerowe z Ondraszkiem, nazwaliśmy to Dzień Dziecka z Ondraszkiem. Jest to pilotażowa jakby propozycja udziału dzieci i młodzieży w takim rajdzie rowerowym, raczej krajoznawczym, raczej spacerowym niż sportowym. Chodzi o to, żeby wyciągnąć dzieci ponad komputerów, laptopów i komórek i zainteresować ich okolicą. No nie jest nas zbyt wielu, gdzieś koło 20 jest na liście, reprezentowane jest, wiem to, 4 szkoły. Były rozesłane informacje dla wszystkich szkół, mieliśmy nadzieję, że będzie większe interesowanie, ale szkoły jakoś stawiły opór chyba. Był program następujący. Spotkaliśmy się na przystawie kajakowym, tam były konkurencje sportowe, rzut piłką do kosza, tam też było znakowanie roweru przez Straż Miejską, przejechaliśmy potem w takim zwartym peletonie pilotowani przez Straż Miejską do Boguszowic w stronę schronu bojowego pod wiaduktem, tam była krótka historia o tym powiedziana. Wcześniej jeszcze mówiliśmy na temat historii mostu kolejowego nad Olzą. No i wróciliśmy tutaj, no i tu mamy te konkursy zabawowe, sportowe i zakończenia. To jest pilotażowy, jeżeli nam się to powiedzie, no to będziemy próbować to organizować dalej. Myślę, że pomysł jest dobry, ale trzeba na szkoły przekonać, żeby jakoś bardziej zainteresowały swoje pociechy, żeby uczestniczyły w tych zawodach. Czy był to trudny ten konkurs, czy łatwy? Jak są sądzacie? Łatwy, nie? A 7. No dobra. Ja myślę, że ten, kto mu się coś tam obiło uszy, zostało mu coś w głowie, to na pewno mógł to wypełnić mniej więcej prawidłowe te odpowiedzi.